Nasze ptanki, zaprasza Hanka, badajcie tajemnice razem ze mną. Kiedy Tania Dejby została znaleziona w swoim łóżku, wydawało się, że jej życie przerwała tajemnicza choroba, która nękała ją już od jakiegoś czasu. Co prawda nikt nie spodziewał się, że przegra walkę z tajemniczym schorzeniem, bo nie wyglądało aż tak groźnie. Ale wszystko teraz wskazywało na to, że rodzina nie doceniła niebezpieczeństwa. Kiedy jednak potem w otoczeniu jej męża, a dokładnie to jego kochanki i bardzo szybko nowej żony, zaczęli znikać ludzie, konkretnie dzieci Lori, władze zaczęły się zastanawiać, czy wszystko to nie jest ze sobą jakoś powiązane. Ale nawet w najśmielszych snach nie postawiliby na to, że przyjdzie im rozważyć, czy to nie przez to, że zbliża się apokalipsa którą zwiastuje nadejście złych duchów. Ta historia należy do tych, które po prostu nie mieszczą się w głowie. Zalecam zapięcie pasów, bo kilka razy wejdziemy w ostry zakręt. Mózg będzie bolał, a ducho nie mniej, ostrzegam. Kochani, od razu Wam powiem, że po części będę chciała odtworzyć proces poznawania tej sprawy przez opinię publiczną, czyli od ogółu do szczegółu. Najpierw zarysuję Wam to, czego dowiedzieli się wszyscy, co bardzo zaniepokoiło policję, a potem będziemy zataczać takie małe kółeczka, aby razem z dziennikarzami odkrywać po kolei tajniki tej sprawy, poznawać jej szokujące szczegóły, przyglądać się bohaterom z bliska. Czasami może Wam się wydawać, że to wszystko jest strasznie zakręcone, ale nie martwcie się, postaram się Was przeprowadzić przez to, tak jak media prowadziły opinię publiczną i mnie, Abyście, tak jak i ja, otwierali oczy coraz szerzej w swoim tempie, a na końcu będziecie wiedzieć już pewnie prawie wszystko, co ważne w tej sprawie. Oczywiście to, co wiadomo dotąd, bo jest rozwojowa i wiele pytań jeszcze zostało. Zaczynamy. Był 19 października 2019 roku, kiedy w domu pod Rexburgiem w stanie Idaho zaczęły się dziać nieprawdopodobne rzeczy. Dzieci najpierw usłyszały jakiś dziwny huk, głośne uderzenie, hałas, potem krzyk i wołanie ojca: "Chodźcie szybko!". W głosie czada Daybela słychać było nieprawdopodobną panikę, emocje, skrajny stres. Pokój jednego z synów znajdował się na końcu korytarza, ale mimo wszystko dobrze słyszał to pierwsze uderzenie, którego nie mógł zidentyfikować. Usłyszał także swoje imię. Ojciec chciałby syn znalazł się jak najszybciej przy nim. "Gard!", krzyczał. Gdy chłopak dobiegł do sypialni rodziców, zorientował się, że jego matce coś się stało. Szybko zrozumiał, że właściwie to nie da się jej już pomóc. Mimo to rodzina zadzwoniła pod numer alarmowy 911, a dzieci same starały się pojąć już wtedy co się dzieje. Wiedziały, że nie wie tego także ich ojciec, a przynajmniej tak to wyglądało, bo chodził tam i z powrotem, denerwował się, wzdychał, ale nie był w stanie wykrztusić nic sensownego. Dzieci pytały dlaczego, jak to się mogło stać i w ogóle co się stało. Płakały, krzycząc, że mama nie może odejść. Jednak koroner, który pojawił się w ich domu, nie miał żadnych wątpliwości, że nie można było już nic zrobić, one nie mogły pomóc. Mama cierpiała na jakąś chorobę, która spowodowała nagły zgon. Dzieci przyświadczyły, że owszem, narzekała ostatnio na złe samopoczucie i może tak się właśnie zdarzyło. Mimo że sytuacja była bardzo tajemnicza, Dabel nie zgodził się na przeprowadzenie sekcji, co może się wydawać w tej sytuacji zdumiewające. W świetle późniejszych wydarzeń wydaje się, że dzieci małżeństwa, rozumiejąc, że pozostał im jedynie ojciec, próbowały go bronić za wszelką cenę, stąd też ich zgodne opinie, że mama była bardzo chora. Jednak tami Dabel przez całe otoczenie postrzegana była jako cały czas aktywna bibliotekarka szkolna, uwielbiająca uczniów, swoją pracę i to, że może młodych ludzi zarażać pasją do czytania. A oprócz tego, kochająca żona i bardzo energiczna mama pięciorga dzieci, tryskała witalnością i ekspresją, przede wszystkim jednak starała się, by dzieci wychowywane w ich mormońskiej zresztą rodzinie czuły się wspierane, dopingowane, dlatego też aktywnie doradzała im w sprawach zawodowych czy finansowych. Czy w rzeczywistości była tym wszystkim przemęczona? Czy tylko wydawało się, iż daje radę, a tak naprawdę ta życiowa energia była tylko pozorna? Trudno to było oceniać, choć na zdjęciach rodzinnych mama wygląda właściwie jak siostra dzieci, bardzo młodo i naprawdę rzeźko. Ja wiem, że zdjęcia nie muszą oczywiście mówić całej prawdy, ale tak wspominam na marginesie. No dobrze, ale co tak naprawdę się stało? Co to była za choroba? Zanim ktokolwiek pomyślał o tym poważniej, czat? Poślubił niejaką Lori, a stało się to dosłownie dwa tygodnie po odejściu na zawsze jego żony. Było to zaskakujące, żeby nie powiedzieć kompletnie szokujące, niesmaczne i dziwaczne, ale to był dopiero początek tej szalonej historii. Kiedy wkrótce z powierzchni Ziemi wydawały się zniknąć dzieci nowej żony Czada, wtedy już lokalne władze nie miały żadnych wątpliwości, że dzieje się tu coś złego. I wszystkie te wydarzenia mogą być ze sobą powiązane. Zdecydowano o ekshumacji Tami, do której doszło w Springville w stanie juta 12 grudnia 2019 roku. Co prawda wyników nie podano do wiadomości publicznej, ale prasie udało się ustalić, że kobiecie uniemożliwiono oddychanie. Bardzo szybko wyszło na jaw, że śledztwo koncentruje się wokół Czada i Lori, wcześniej Wallow, teraz już Deibel. Wkrótce usłyszeli zarzut uczestnictwa w spisku w celu usunięcia z tego świata żony Czada i przywłaszczenia sobie mienia o dużej wartości. Zauważcie, że zaczyna się dość klasycznie. Chodzi o to, że Czad usłyszał zarzut oszustwa ubezpieczeniowego, i wydaje się, że tutaj jest pies pogrzebany, bo zbił fortunę na tym, że żona zmarła w tajemniczych okolicznościach. Uzyskał około 430 tysięcy dolarów. Nie byłoby to jednak możliwe, gdyby nie wydarzenia z 8 września 2019 roku, kiedy to czad złożył wniosek o to, by wypłata odszkodowania, w razie gdyby coś przydarzyło się jego żonie, została zwiększona do maksymalnej możliwej kwoty. Motyw aż raził w oczy, ale nie był jedynym. Policjanci badali sprawę, wypytując wszystkich ze środowiska bibliotekarki, czy mogła ona mieć jakichś wrogów. I okazało się, że było w jej życiu zdarzenie, które jasno by na to wskazywało. Sama nawet zadzwoniła w związku z nim pod numer alarmowy, a także opowiedziała o tym na Facebooku, aby uchronić innych sąsiadów. 9 października, czyli dosłownie miesiąc po tym, gdy polisa została zwiększona, przebrany, zamaskowany mężczyzna wycelował do kobiety z broni. Nie była ona w stanie jej rozpoznać. Udało jej się jakimś cudem przeżyć, bo nie był to strzelec wyborowy, ale ona zinterpretowała to raczej tak, że musiał to być jakiś szaleniec z paintballem. Być może to iż nie mieściło jej się w głowie, że ktoś mógłby ją poważnie zaatakować, zasugerowało z kolei policjantom, że faktycznie był to jakiś wybryk znudzonego nastolatka lub sfrustrowanego sąsiada. Tam jednak wcale nie od początku tak myślała. Gdy tajemniczy człowiek przypuścił atak, była przekonana, że jest w prawdziwym niebezpieczeństwie. Starała się oddalić, ukryć, uciec. Gdy zaczęła wołać na pomoc męża, napastnik uciekł, a gdy odwrócił się już tyłem i zwiewał, ciągle pytała, kim jest i czego od niej chce. Z czasem policja domyśliła się już, że wcale to nie był wybryk bez znaczenia. I gdy zebrała informacje, ślady i zeznania okolicznych świadków, którzy potrafili opisać zamaskowanego mężczyznę, okazało się, że musiał to być starszy brat Lori Wallow, czyli brat następczyni Tami, niejaki Alex Cox. Jak wam jednak wspominałam, ta sprawa jest naprawdę pokręcona. Zanim zostało przeprowadzone postępowanie dowodowe i sądowe, Alex nagle zmarł. 12 grudnia 2019 roku i do dziś właściwie nie wiadomo, co mu się dokładnie przydarzyło. Oficjalnie mówi się o przyczynach naturalnych, ale wydaje się, że i w tym przypadku sekcja została zablokowana. Nic dziwnego, że jego osoba od razu wzbudziła sensację. Trudno było zrozumieć, jaka była dokładnie jego rola w tej sprawie, szczególnie, że rodzeństwo, jak mówili ci, którzy je znali, nie było sobie jakoś szczególnie bliskie przez większość życia. Czy Lori zaufałaby więc swojemu bratu w takiej sprawie? I czym przekonałaby go, aby pomógł jej usunąć konkurentkę, przeszkodę do utworzenia nowej rodziny z czadem? Trudno byłoby wymyślić racjonalny powód i jeśli tak też sobie pomyśleliście, to brawo, bo wszystko wskazuje na to, że nie tylko o racjonalne argumenty tu chodziło, ale powoli. Alex był drugim z pięciorga dzieci Coxów. Janis Lee i Barego. Lori była czwartym. To była rodzina mormonów, bardzo pobożnych. Poważnie podchodzili do swojego wyznania, ale już niekoniecznie do szarej rzeczywistości. Aleksander, jak przyznali potem jego rodzice, uwielbiał kawały. Był dowcipny i zabawny. Marzył by zostać perem. Nie miał szczególnie wyróżniających się kontaktów z Lori, ale trzeba było przyznać, że generalnie był oddany siostrom. Był takim prawdziwym starszym bratem, opiekuńczym, a kiedy trzeba było, nawet wojowniczym. Dał tego dowód, gdy trzeci mąż jego siostry, Lori, Joseph Ryan, nie zachowywał się tak jak powinien. Jej mąż był agresywny, wulgarny, wyżywał się także na swoich dzieciach, tak mówiła Lori. Gdy brat się o tym dowiedział, wściekł się nie na żarty i potraktował szwagra paralizatorem. Groził, że jeśli mężczyzna nie przestanie i kolejny raz siostra się poskarży, nie zawaha się pozbawić go życia. Ten incydent wpakował go za kraty na 90 dni, które spędził w Austin w Teksasie, przekreślając przy okazji swoją zaczynającą się właśnie karierę komika Stendapera. Ale trzeba przyznać, że na scenę próbował wrócić i nawiązał nawet do całej tej historii, pytając na scenie: Czy kiedykolwiek zrobiłeś coś, o czym wiedziałeś, że jest słuszne? ale okazało się to przestępstwem? Najwyraźniej nie dało mu to jednak do myślenia. Nie przeanalizował również słów, postaw i wyborów swojej siostry, która wyszła za mąż po raz czwarty, za Charlesa Walloa, ale i tym razem wszystko wskazywało na to, że nie jest to mężczyzna jej marzeń, a przynajmniej tak twierdziła. Poskarżyła się bratu, że w jej domu dochodzi do poważnych nadużyć. Ten wpadł do domu Lori i rzekomo w obronie siostry i w samoobronie Zaatakował mężczyznę. W każdym razie tak zeznał, tak to wtedy wyglądało. Ale to, co działo się potem w otoczeniu wszystkich tych ludzi, kazało się zastanawiać, czy Aleks nie zaatakował z premedytacją także czwartego męża swojej siostry, lub czy nie zrobiła tego ona sama. Czy pozbawił szwagra życia niejako na zlecenie siostry? Obiecałam Wam jednak, że wspomnę trochę o tym, co nagle zbliżyło rodzeństwo aż tak bardzo. Wydaje się, że chodziło o kwestie wierzeń i to dosyć kontrowersyjnych. Potem opowiem o tym więcej. Na razie wystarczy tyle, że zadała się ze swoim piątym mężem, ważnym dla nas w tej historii antybohaterem, czadem, gdy on był już zapalonym przywódcą ruchu, który głosił nadchodzący koniec świata, no generalnie zagładę. Jak pewnie doskonale wiecie, są ludzie, którzy potrafią o tego typu rzeczach opowiadać z ogromnym zaangażowaniem, charyzmą, przekonaniem, tak malowniczo i sugestywnie, że słuchacze dosłownie trzęsą się z emocji i strachu. I tak też było z Lori, która kupiła wszystkie wierzenia od ukochanego, a potem wciągnęła w sektę brata. Ten był już odtąd szeroko otwarty na wszelkie manipulacje siostry i szwagra numer 5. I od tej pory mogli mu wmówić co chcieli. Siostra była w końcu żoną guru, a guru to guru. Najprawdopodobniej więc wykorzystała go nie tylko, by usunął w tamtym momencie jej obecnego czwartego męża i zrobił miejsce dla piątego, ale namówiła go także, by spróbował pozbyć się żony swojego kochanka. Jednak czy tak było naprawdę, trudno było dociec, bo sprawy w sądzie nie wylądowały. Aleks 12 grudnia trafił do szpitala w Arizonie po tym, jak został znaleziony we własnej łazience, krztusząc się treścią żołądka, walczył o oddech, próbował łapać powietrze, niestety mu się nie udało. Miał wówczas pięćdziesiąt lat, był więc względnie młodym człowiekiem, a tak poważne problemy zdrowotne musiałyby się rzucać w oczy. Tak czy owak, medycy nie mogli sobie poradzić z tym absolutnym kataklizmem, który przeszedł przez jego organizm i nim dotarli do szpitala, mężczyzna stracił życie. Jego żona powiedziała, że 6 grudnia zaczęło się z nim dziać coś dziwnego. Miał pewne problemy ze zdrowiem. Nie były może one jeszcze aż tak niepokojące, żeby spodziewać się rychłego zejścia, ale tak czy owak i tak żona namawiała go, by udał się do lekarza. Stanowczo odmówił. Stwierdził, że poradzi sobie sam. Wyruszył do Meksyku, aby wykupić tam leki, jak twierdził naduszność. Nie pomogły albo nie zdążyły pomóc ale mężczyzna i tak wierzył, że dopisze mu szczęście, bo w końcu otrzymał błogosławieństwo kapłańskie od Czada, męża swojej siostry. Ta nowatorska metoda leczenia na nic się jednak nie przydała i Aleks zmarł. Lekarze zauważyli, że miał zakrzepy w płucach. I tym oto sposobem, kiedy ruszyło śledztwo w sprawie zniknięcia jego siostrzenicy Tylee i siostrzeńca JJ, a, a wówczas już podejrzewano matkę dzieci, która działała w porozumieniu ze swoim nowym mężem, to nie można było przesłuchać kogoś, kto był z nimi najbliżej i może był zamieszany w sprawę. Ale udało się sprawdzić, gdzie znajdował się telefon komórkowy wuja dzieci, a tenże był na podwórku czada, Deibel'a przez prawie dwie godziny. 9 września 2019 roku, czyli na drugi dzień po tym, jak ostatni raz widziano szesnastoletnią dziewczynę, córkę Lori. I właśnie te informacje pozyskane od operatora sieci komórkowej sprawiły, że policja zdecydowała się przeszukać podwórko ojczyma dzieci, gdzie znaleziono nastolatkę i jej siedmioletniego brata, których w panice szukali dziadkowie. Bo to właśnie oni zaalarmowali policję, że dwoje wnucząt nie daje znaku życia, nie można się z nimi skontaktować od kilku tygodni, właściwie to miesięcy. Ponieważ ciała leżały tam od jesieni 2019 roku, nie pozostało z nich już zbyt wiele, ale mimo wszystko jedno było pewne. Za to, co się stało, muszą odpowiadać najbliżsi ofiar, i z całą pewnością szczególnie należałoby się przyjrzeć Lori, ich matce, i jej nowemu mężowi bo to jego podwórko skrywało koszmarną tajemnicę. Para jednak milczała jak zaklęta, sugerując w końcu, że wszystkiemu winny musiał być brat Lori. Tyle tylko, że Pechowo zmarł, więc nie wiadomo, co też on sobie tam wymyślił. Co prawda w samej sprawie małżeństwo nie mówiło jasno, ani dużo, ani klarownie, ale można było mieć pewne podejrzenia, dużo bardziej zasadne niż inne. Chodzi mianowicie o to, że para coraz śmielej sobie poczynała, propagując czystszy świat, a sposób na to był tylko jeden: wielkie czyszczenie reset. Byli przekonani, że zbliża się apokalipsa, a po świecie chodzą złe duchy w przebraniach ludzi to znaczy ciała były ich przebraniami, tych demonów. Tak wiem, nie widzicie pewnie żadnej możliwości, by czyny, jakich się teoretycznie dopuścili, w jakikolwiek sposób miały poprawić kondycję świata. Ale do tej koncepcji wrócimy. Śledczy starali się zrozumieć, kto jest mózgiem wszystkich tych dziwnych, duchowo-apokaliptycznych operacji. Jedni uważali, że musi to być Lori, bo to ona dyrygowała swoim bratem, manipulowała nim tak mocno, że uważał ją za cierpiącą ofiarę i stał się jej rycerzem, rozliczył się z jej trzecim i czwartym mężem, więc widać, że kobieta życie ludzkie mogła mieć za nic, chyba że brat robił to wszystko z własnej nieprzymuszonej woli. Czy też raczej może inicjatywy. Ale byłoby to o tyle dziwaczne, że przez ściany niewiele widać. Musiałby przecież opierać się na informacjach przedstawionych mu przez siostrę. I tu znów wracamy do tego, że jednak to i tak jej sprężyna. Inni, szczególnie ci, którzy lepiej znali Czada, uważali, że to on jest silnikiem napędowym wszystkich tych zdarzeń, bo kreuje się na przywódcę, wielkiego kapłana, uważa, że ma i marzy o tym, by mieć wpływ na umysły ludzi. W pewien sposób rządzić światem po swojemu, czynić porządki, jakie uważa za stosowne. Szczerze mówiąc, najbardziej prawdopodobne było to, że trafił swój na swego. Nakręcili się wzajemnie, popadli w swego rodzaju obłęd, powtarzali sobie pewne fakty tak długo, aż uznali, że to ich rzeczywistość, łączyli je ze sobą, kleili na różne nowe sposoby i rodziły się z tego teorie, idee, a w końcu plany. Para miała romans, stała się małżeństwem dwa tygodnie po zagadkowej śmierci tami, co pokazuje, że byli niezwykle pewni siebie, wręcz bezczelni. Ale z drugiej strony udowadniało to chyba, że nie myśleli też do końca racjonalnie, logicznie. W końcu należałoby liczyć się z tym, że nie żyje się na bezludnej wyspie. Ludzie widzą, oceniają, kojarzą fakty. Skąd pomysł, że przejdzie to bez echa i nie wzbudzi żadnych podejrzeń, to nie mam zielonego pojęcia. Tak czy owak cała społeczność z dnia na dzień była coraz bardziej zbulwersowana, a policja zaniepokojona. Ja wiem, że jest tu sporo osób dramatu, wszystko to idzie z jednej strony dosyć szybko, ale też wszystkie te informacje są bardzo fragmentaryczne. Widać, że coś się dzieje, ale właściwie długo nikt nie wie, co dokładnie, kto za to odpowiada, jaki ma właściwie cel, co tu się dzieje. Podsumujmy te pierwsze fakty, które już wzbudziły ogromne zainteresowanie nie tylko mediów, ale także lokalnej społeczności, a potem całego kraju. Żona Czada umiera z niewiadomych przyczyn. On żeni się niemal natychmiast z kochanką. Droga jest wolna. Lori, dzięki swojemu bratu, który pozbył się jej męża, znów może realizować się w swoim hobby i wyjść za mąż po raz piąty. Kobieta ma jednak dwoje nieletnich dzieci które znikają szukają ich spanikowani dziadkowie a matka i ojczym milczą jak zaklęci kiedy policja ma pomysł by zapytać o to gdzie są dzieci aleksa brata matki dzieci i jej rycerza ten zapada na dziwną chorobę tak jak wcześniej tami i traci życie i tu może się zatrzymajmy bo choć wiemy co będzie dalej i gdzie są dzieci to właśnie na tym etapie policja orientuje się że ma do czynienia z jakimś szaleństwem jeszcze nie wie, gdzie są dzieci, ale wie już, że trzeba zrobić wszystko, aby Czad i Lori trafili za kraty. I można ich było przesłuchiwać w areszcie. Lori, która początkowo za nic w świecie nie chciała powiedzieć, co dzieje się z jej dziećmi, gdzie one są, została aresztowana za ich opuszczenie, porzucenie. Były nieletnie, potrzebowały jej opieki. A ona nie miała pojęcia, gdzie są. Teoretycznie. To było w lutym 2020 roku. Natomiast 9 czerwca przyszedł czas, aby aresztować jej męża, ale nie poszło gładko próbował uciec. Ostatecznie trafił do więzienia Fremont County w związku z dwoma zarzutami dotyczącymi ukrycia lub zniszczenia dowodów i próby ucieczki przed wymiarem sprawiedliwości. Kaucja wynosiła milion dolarów to był rzecz jasna tylko wstęp do dochodzenia, które zataczało coraz szersze kręgi. W sierpniu czat odrzucił wszystkie zarzuty, powiedział, że jest niewinny, ale czuł już, że śledczy przyglądają mu się nie tylko w sprawie oszustwa ubezpieczeniowego i mataczeniu w sprawie dzieci Lori, ale również pod kątem tego, co wydarzyło się w jego domu tuż przed tym, gdy ożenił się powtórnie. Przecież tak niespodziewanie stał się wdowcem. I rzeczywiście to nie był koniec zarzutów, bo usłyszał również ten pozbawienia życia żony. A ponadto oskarżono go o udział w spisku mającym na celu pozbycie się dwojga dzieci Lori. Kiedy odkryto ich ciała na jego terenie, było wiadomo, że nie jest całkiem niewinny w tej sprawie. Spiskować można z kimś, więc jak się domyślacie, identyczny zarzut usłyszała jego żona. I tak skończył się dla nich maj 2021 roku, ale wciąż wierzyli, że uda im się wywinąć. Twierdzili, że są niewinni. Już w sierpniu wiadomo było, że prokuratura nie będzie się cackać i zażąda najwyższej możliwej na świecie kary, w każdym razie z całą pewnością dla Czada, ponieważ jak argumentowała, to ze względu na charakter i skalę tych przestępstw. Czad uznał, że nie ma szans na sprawiedliwy proces w hrabstwie Fremont, gdzie jak uważał, sprawa była zbyt głośna, a jego osoba budziła wiele kontrowersji. Sąd uznał te argumenty, ale postępowanie sądowe miało być wspólne dla niego i dla Lori, a ona miała odpowiadać przed sądem w hrabstwie Eida 9 stycznia 2023. To też obecnie razem czekają na tę właśnie datę. Kaucja, o której wspominałam, jest już nieaktualna, ponieważ dotyczyła innych zarzutów postawionych czadowi. Natomiast gdy doszedł ten najcięższy, Kaucja została anulowana. Początkowo w całej tej sprawie wiedziano mniej więcej tyle. Znany był jakiś ogólny szkielet tego, co mogło się tam wydarzyć, kilka zarzutów. Ale co tam było pod spodem? Jaka była dynamika relacji w tych rodzinach? O co w tym wszystkim chodziło? Co doprowadziło do tego, że wokół Czada i Lori bez przerwy znikali ludzie? Kim oni byli? Wszystko to. Początkowo osnuwała gęsta mgła. Nikt nie mógł pojąć, co to za diabelski kocioł i kto w nim właściwie miesza. Media chciały się tego dowiedzieć. Po kolei mozolnie układały te puzzle. Pięcioro pełnoletnich już dzieci Czada wystąpiło w CBS News, aby z całych sił bronić ojca. Do dziś twierdzą, że został wrobiony i wplątał się w tę sprawę tylko dlatego, że ciała zostały znalezione na jego posesji. Tak naprawdę jednak to nie było tak, że Lori i jej mąż, a ich tata odmawiał informacji na temat tego, gdzie są dzieci. On po prostu nie wiedział, bo nie miał z tym wszystkim nic wspólnego. Oni po prostu wykorzystali jego teren oni, czyli Lori i jej brat. Muszę przyznać, że rozumiem zapał dzieci, by bronić taty. To normalne, że bardzo chcą wierzyć w to, że jest takim ojcem, jakiego pragnęłyby mieć. Niestety jednak ich argumenty do mnie osobiście nie trafiają, żeby nie powiedzieć, że są niedorzeczne. W ciągu dalszego opowiadania będę jeszcze do nich wracać, ale na razie odniosę się do tego, że to chyba nie jest tak, że szesnastoletnią dziewczynę i siedmioletniego chłopca można ukryć na czyimś podwórku w jedną minutę, tak by nikt tego nie zauważył. Szczególnie, iż było wiadomo, że czad był wtedy na terenie posesji. Nie w środku, nie w budynku, nie w domu czy gdzie indziej. Jest to jednak sporo przygotowań, kopania. No zresztą trzeba też było wcześniej pomyśleć o jakimś transporcie. Kiedy podjedzie samochód to przeniesieniu ciał na wyznaczone miejsce, potem z kolei także zakopaniu. No i jako tak o zamaskowaniu terenu, aby nie było widać na pierwszy rzut oka, że ziemia w danym miejscu została właśnie zruszona. Wydaje się nierealne, gdy ktoś na jego podwórku mógł wykonać taką operację. A on niczego by nie zauważył, szczególnie, iż były dowody, że przechadzał się wtedy po posesji. Powiedzmy, że przechadzał, bo co dokładnie robił, to później jeszcze rozważymy. Tak czy owak, rodzeństwo tłumaczyło, że ojciec potrzebuje kogoś, kto będzie się wypowiadał w jego imieniu, bo został niesłusznie oskarżony, wrobiony i zamknięty w areszcie. Dzieci jednak wiedzą, jaka jest prawda, i chcą opowiedzieć jego historię tak, jak one ją widzą. A są przekonane, że ojciec został zwabiony w sieć przestępstw i oszustw. Oni sami aż do 9 czerwca 2020 roku, kiedy to znaleziono szczątki dzieci Lori, mieli być normalną, szczęśliwą, religijną rodziną, bez większych problemów. No, powiedziałabym, że wcześniejsza bardzo zagadkowa śmierć ich mamy stanowiła pewien kłopot, żeby nie powiedzieć traumę. No, ale już nie czepiajmy się konkretnych słówek. Emma, Mark, Lia, Seth i Gert uważają, że tak naprawdę nic z tego wszystkiego by się nie wydarzyło, gdyby ich ojciec nie spotkał Lori i jej nie poślubił. Dopóki ona nie pojawiła się w życiu tej rodziny, było ono zwyczajne, spokojne i szczęśliwe. A to najwyraźniej nie była kochająca matka i macocha, o jakiej by marzyli. Wiedzą, że była uwikłana w pozbycie się własnych dzieci ale jeśli zawiązała spisek, to nie z ich ojcem. Trochę inaczej patrzy na to April Raymond, przyjaciółka Lori. Rozumie, że priorytety jej najlepszej koleżanki musiały się w pewnym momencie zmienić, ale nie rozumie tak dokładnie, dlaczego aż tak bardzo. Przyjaciółka opowiada, że gdy się poznały, obserwowała życie tej rodziny i była przekonana, że Lori zrobiłaby wszystko dla JJ i dla Tyley. Dzieci były centrum jej świata. Przyjaciółki poznały się w 2015 roku na Hawajach. Lori świętowała wtedy kolejny za mąż pójście. Wyszła za mąż za biznesmena Charlesa Wallowa. Rodzina składała się więc z Lori i Charlesa oraz dwojga dzieci. Nastoletniej córki z poprzedniego związku Lori oraz adoptowanego syna JJ, który był wnukiem siostry Charlesa. Chłopczyk wymagał wiele uwagi i troski, ponieważ cierpiał na autyzm, ale Lori to zupełnie nie zniechęcało. Była cierpliwa, wyrozumiała i bardzo go kochała. April uważa, że wychowywanie JJ było dużym wyzwaniem. Przyjaciółka jednak była pod wielkim wrażeniem tego, jak dobrze radzi sobie Lori. Ogólnie ta rodzina wydawała się postronnym, pełna ciepła i wzajemnej troski. Rodzeństwo też było ze sobą bardzo zżyte. Nastolatka z wielkim oddaniem opiekowała się swoim bratem. Była dla niego jak druga mama. Chociaż dzieci czada mówią, że spotkanie ojca z Lori zmieniło ich życie, to wydaje się dość prawdopodobne, że było tak naprawdę odwrotnie. Bo w 2017 roku to czad jeszcze nie osobiście, ale z impetem wkroczył w życie Lori i wszyscy jej bliscy od razu zobaczyli dramatyczną zmianę zaczęła się wczytywać w jego książki, wsłuchiwać w jego myśl, non-stop wałkowała jego podcasty i wkrótce nie mogła już wytrwać bez tego ani jednego dnia. Zatapiała się coraz głębiej w jego opowieści religijne o tym, co stanie się ze światem i jej psychika zaczęła się zmieniać. Widać było, że włączył się fanatyzm i więź z jej dziećmi zaczęła się rozluźniać. Nie była już tak uważna, troskliwa, cierpliwa i ciepła. Można by chyba powiedzieć tak metaforycznie, że chyba brakowało jej ramu na przetwarzanie problemów związanych z dziećmi. Miała zupełnie inne zainteresowania, nowe priorytety i w niczym nie przypominała już dawnej kochającej, dzielnej mamy. Zaczęła się całkowicie koncentrować na przygotowaniu do przetrwania zagłady świata. Nie wiem, czy wiecie, kim są prepersi, ale sądzę, że sporo z Was mogło słyszeć o osobach poświęcających mnóstwo czasu budowie bunkrów. To specyficzne kryjówki, różnego typu schronienia, w których trzymają na przykład mięso, które może wytrwać 30 lat, wodę, która, jak dobrze pójdzie, przeżyje samego prepersa. Ale trzeba też liczyć się z tym, że gdy na powierzchni ziemi będzie panować kryzys, przyda się też dobry nóż siekierki, sznury i inne rzeczy, które w każdej chwili pomogą coś przebudować, zrobić, zmontować lub po prostu się obronić. Dzięki doskonale wyposażonym schronom Preppers będzie w stanie przeżyć w bunkrze dziesięciolecia. Co prawda nikt tego jak dotąd oczywiście nie wypróbował, ale takie są założenia. Chodzi o to, by poradzić sobie w sytuacji, gdy nie będzie bieżącej wody, prądu, sklepów, ośrodków zdrowia, a być może nawet i zwierząt, więc mleka, jaj i tak dalej i tak dalej. Nie bez znaczenia jest tu też sztuka survivalu, ale wyniesiona na całkiem inny poziom. Nie chodzi o to, żeby przetrwać jakkolwiek, żyć byle jak, egzystować, bardziej o to, by mimo wszystko wcale nie mierzyć się z głodem, chłodem, pragnieniem, niewygodami. Stąd też te niezliczone zapasy magazynowe. Zupełnie na marginesie, jako taką ciekawostkę, powiem Wam, że w Polsce też nie brakuje prepersów. Z tego co widzę, całkiem spora grupa funkcjonuje na przykład w górach świętokrzyskich i bardzo ciekawy materiał dotyczący tych właśnie osób znalazłam na portalu na temat.pl, gdzie zdradzają kilka ciekawych trików. Na przykład okazuje się, że wcale nie od początku byliby skazani na pożegnanie się z jajkami. Kiedy posmaruje się je grubą warstwą oleju, są świeże nawet przez rok, bo tłuszcz sprawia, że tlen nie przenika przez skorupkę i jajko nie psuje się szybko. Jedlibyście? Ale w bunkrze są też kiszone ogóreczki, takie według receptury z 1730 roku, zakopane pod ziemią w 120-kilogramowych beczkach. Używają mnóstwa ziół, dużo soli, więc ogóreczki są pychotka nawet po ośmiu latach. Teoretycznie to wątek poboczny, ale wydaje mi się, że dość ciekawy i wbrew pozorom ważny dla sprawy. Mam nadzieję, że wysłuchaliście tych kilku zdań z ciekawością, bo czat zachęcał ludzi właśnie do przygotowywania się do Armagedonu, między innymi w ten właśnie sposób. Ale co w ogóle sprawiło, że poszedł w takim kierunku? Można zapytać, co komu szkodzi świetnie wyposażona piwnica. Wiem, teraz wszystko wygląda względnie niewinnie, ale niestety jeszcze nie skończyłam. Wydaje się, że sprawy przybrały dziwaczny obrót z czasem. Początkowo Czad był zwykłym kochającym mężem i ojcem pięciorga dzieci. To była rodzina owszem religijna, ale dopiero z czasem Czad odpływał coraz bardziej i mówił coraz dziwniejsze rzeczy. Oświadczył na przykład, że ma kontakt ze zmarłymi oraz wizje dotyczące przyszłości. Widział świat po katastrofie, po którym błąkają się zombie i jakieś bliżej niesprecyzowane, groźne, ciemne duchy. Ta sytuacja jest nieunikniona, według niego, ponieważ ludzie zaprzedali swoje dusze, nie są tacy, jacy powinni być. Na Ziemi wygrało zło. Teraz jedyne, co można zrobić, by ratować jeszcze co lepsze dusze, to odesłać je do nieba. Ale by tak się stało, trzeba byłoby najpierw rozprawić się z ich ciałem. Ale jest też inny powód, by ciała zniszczyć. Czasami zamieszkują w nich właśnie te ciemne demony, które wypędzają pierwotną osobowość. I tu już pewnie czujecie, do czego to wszystko zmierza, i niestety taka właśnie ideologia zafascynowała Lori. Po długich seansach z myślą czada, fanka, a nawet już psychofanka, zdecydowała się wreszcie podejść do idola, do guru. W 2018 roku zbliżyła się do niego i od razu stała się wyznawczynią jego kultu, a on był tym zachwycony. Owszem, miał już paru wyznawców, ale nigdy jeszcze żaden nie był tak oddany, tak fanatyczny, zaślepiony i gotowy oddać mu się bez reszty. Zaczęli nawet współpracować, razem tworzyć podcasty. A wkrótce kobieta mówiła dokładnie to samo co czad. Zamęczała bliskich opowieściami o czasach zombi i ciemnych duchów, ale pojawiło się coś jeszcze. Pewnego dnia oświadczyła, że oto ona jest wybrańcem, ma misję, to od niej zależy, jak potoczą się losy świata. Z tego co czytam w materiałach źródłowych, uważała, że poprowadzi 144 ludzi po apokalipsie, oczywiście tych ocalałych, do życia wiecznego. Reszta społeczeństwa niestety nie ma szans. To nie koniec jej roli. Ma również eliminować zło, a widziała je między innymi w swoim własnym mężu, Charlesie. A właściwie to już nawet nie był on. Według niej w jego ciele zamieszkał mroczny duch. I trzeba się go było pozbyć. Przemawiała często do męża, że nie wie, kim on jest i co zrobił z Charlesem. Ale wie na pewno, że jej mąż Charles gdzieś zniknął. Możecie sobie wyobrazić, co poczuł sam Charles, gdy usłyszał te rewelacje. Z czasem odchodził od zmysłów, był skrajnie przerażony. Zgłosił funkcjonariuszom fakt, że czuje się zagrożony on i dzieci. Funkcjonariusz zareagował, przeprowadził z nim rozmowę, która została uwieczniona na nagraniu tłumaczy tam policjantce, że jego żona uważa, iż jest istotą wyznaczoną przez Boga do wypełnienia pewnego planu. Tyle, że ten plan równa się być może zagładzie jego i jego rodziny. Oficer dowiedziała się, że kobieta wydaje się być bardzo niebezpieczna dla siebie i innych, a wręcz, że jasno groziła, iż usunie całą swoją rodzinę z tego świata i nie ma wątpliwości, że czat uważał to za realne. Zimą 2019 roku uczynił swoją siostrę, Kay, beneficjentem polisy ubezpieczeniowej i wykluczył z niej Lori. Złożył również pozew o rozwód. Pomimo iż trzynaście lat wcześniej, gdy spotkał swoją żonę, w żadnym razie nie pomyślałby, że tak się to skończy, teraz wiedział, że jeśli tego nie uczyni, może nawet nie przeżyć. Uważał, że Lori jest obecnie skrajnie niezrównoważona i był tym przerażony. Sądził, że żona odjechała całkowicie, sfiksowała, coś jej się stało, opowiadał podczas dwukrotnych wizyt na komisariacie. Jednak nikt nie zareagował. 11 lipca Charles podjechał pod dom Lori, bo wtedy nie mieszkali już razem, aby zapakować JJ'a do samochodu i odwieźć syna do szkoły. W domu czekała już Lori i Alex Cox, jej brat. Jak wspominałam wam już wcześniej, bardzo wierzył, że pomaga swojej siostrze pozbyć się kogoś, kto jest zagrożeniem dla niej i dla świata, kto został opętany przez złe moce. Prawie natychmiast Charles został zaatakowany. Potem policja mogła tylko stwierdzić, że został postrzelony dwa razy, rzekomo w obronie własnej, ale nie mam pojęcia, jak miało się to do tego, co wcześniej zgłaszał zrozpaczony Charles. Wskazał przecież na grożące mu niebezpieczeństwo. Opowiedział o swojej sytuacji i był czas, żeby te zeznania zweryfikować, potwierdzić lub wykluczyć. Nie zrobiono jednak nic. Alex zgłosił wtedy policji, że Charles i Lori wdali się w bójkę, musiał interweniować. Uwierzono mu. Problem w tym, że wszystko widział JJ i Taylee, dzieci Lori. Wszystko wskazuje na to, że były to jedyne osoby, które mogły wpakować ją i jej brata za kraty. Stały się przeszkodą. Teraz trzeba było tylko coś sobie wytłumaczyć. Znaleźć jakieś nadnaturalne przesłanki, by odesłać je do nieba. Kto wie, może Lori udało się nawet w swojej głowie przekombinować to wszystko tak sprytnie, że prawie je ratowała. Dzieci wiedziały, co się święci. Dlatego na komendzie potwierdziły początkowo historię matki o samoobronie. Wróciły do domu, ale ona nie wiedziała, co będzie dalej. Za dwa miesiące wszyscy przeprowadzili się do Reksburga. I to już była równia pochyła, bo tuż obok mieszkał Chad, wtedy jeszcze ze swoją żoną. Wraz z Lori przyjechał z kolei Alex. Wiosną 2019 roku Lori zaczęła wciskać Alexowi, że jej córka jest już właściwie zombie, a JJ nosi w sobie złego ducha. Oczywiście choroba psychiczna, omamy, zaburzenia, halucynacje to jedno, ale wyrachowanie to coś innego, a też wydaje się, że może ono w jakimś stopniu wchodzić tu w grę. Dzieci po prostu wiedziały za dużo i bardzo przeszkadzały. Wiadomo, że Lori, JJ, Tylee i Alex pojechali 8 września do Parku Narodowego Yellowstone. To był ostatni raz, kiedy ktokolwiek widział nastolatkę. Dwa tygodnie później pod ziemię zapadł się także JJ. Tuż przed zniknięciem widziała go Melanie i jej chłopak. Melanie jak się wydaje mieszkała wtedy z Lori lub pomieszkiwała, a chłopak ją tam odwiedzał. Jak zeznał, Alex Cox wniósł dziecko do środka na rękach, twierdząc, że JJ śpi. Położył go do łóżka w sypialni Lori, ale następnego ranka dzień rozpoczął się już bez chłopca. Melanie podzieliła się tym ze swoim chłopakiem. On dopytywał się telefonicznie, jak tam JJ, gdzie on właściwie jest. Matka wyjaśniła, że był zombie. Wspiął się na szafki, roztrzaskał zdjęcie Jezusa, a następnie wszedł na górne szafki i pomiędzy górną część szafki a sufit. I nie wiem, no chyba tam siedział? Zszokowany David Warwick, czyli chłopak tej przyjaciółki Lori, Natychmiast zażądał spotkania z JJ-em i z nią, ale ona stwierdziła, że właśnie ucieka, a po JJ-a przyjdzie Alex i chyba go wyciągnie spod tego sufitu. Nikt nigdy więcej chłopca już nie widział. No i tak też po kolei, po rozmowach z tymi wszystkimi ludźmi, dziennikarzom udawało się odsłaniać nieco wszystkie te tajemnice tych szalonych rodzin. Wróćmy do dzieci Czada, które uważały, że to spotkanie z Lori odmieniło ich ojca. Jednak nie ma na to żadnych dowodów. Lori nigdy nie była stroną aktywną akurat w tej relacji. To Chad był tu mistrzem, guru, to on zaszczepiał jej wszelkie myśli i kierował jej życiem, a ona całkowicie mu się poddawała. Wydaje się także, że miałby motyw, aby pozbyć się dzieci. Zdecydowanie wszystko komplikowały. Były kulą u nogi. JJ wymagał stałej opieki, był absorbujący, a przecież życie mogło toczyć się rewelacyjnie. Mogli oddać się swoim sprawom, swojej myśli, mieli misję, a tu te natrętne dzieciaki. Co ciekawe, czad oczywiście wiedział, że jego żona ma dwoje nieletnich dzieci. Jednak swoim własnym dzieciom nigdy o tym nie wspomniał, co może wskazywać na to, iż plan od początku był jasny, nigdy nie miały się pojawić w tej rodzinie. Pociechy czada, już dorosłe, widzą to jednak inaczej. Mówią na przykład, że potem prokuratura dowodziła, że ojciec jest winny ataku na ich matkę, a wskazuje na to fakt, iż nie zgodził się na sekcję. Dzieci twierdzą, że on był wtedy w szoku i pozwolił im podjąć decyzję. To dzieci zdecydowały, że sekcji nie będzie. I to, mówiąc szczerze, również mnie nie przekonuje, no bo jakby to miało wyglądać? Policja zapytałaby ojca, czy chce, by odbyła się sekcja jego żony, on powiedziałby tak, albo nie odezwałby się w ogóle. Dzieci stwierdziłyby, że nie, a policja wyszłaby i zrobiła to, czego zażyczyły sobie dzieci. No nie sądzę. Myślę, że czad gdyby nie mówił nic, to funkcjonariusze rozmawialiby z nim dotąd, aż usłyszeliby jego jasne stanowisko. Dla nas cokolwiek zmieniałoby tylko to, gdyby upierał się przy tym, aby sekcja się odbyła. Gdyby jednak tak było, mielibyśmy dzisiaj jej wyniki, bo na pewno policja dostosowałaby się do tego życzenia. A nie została ona przeprowadzona, i moim zdaniem preferencje dzieci nie miały tu nic do rzeczy, tak mi się wydaje. To znaczy mogły być oczywiście pewną sugestią, którą wziął pod uwagę ojciec, jak najbardziej, ale myślę, że to on podejmował decyzję. I taką też wersję przedstawiali policjanci od samego początku. Mam takie wrażenie, że dzieci czata chyba nie do końca sobie zdają sprawę z wagi takiej decyzji. To nie jest tak, że sekcja może być, nie może być. Tak naprawdę nikogo to nie obchodzi, bo i tak nic nie wnosi do sprawy. Wręcz przeciwnie, jest kluczowa, dlatego takie decyzje są bardzo ważne, to się dokumentuje. No i to nie jest tak, że nikt właściwie nie rozumie, czy ma być ta sekcja, czy nie ma być, czy rodzina się zgadza, czy się nie zgadza. Każdy w rodzinie coś innego mruczy pod nosem. W sumie to nikt dobrze nie dosłyszał, co. No to sobie wylosujmy. Miny młodym ludziom trochę zrzedły, gdy trzeba było wyjaśnić dziennikarzowi, jak zapatrują się na to, że Lori została ich macochą dwa tygodnie po odejściu matki. I przyznały, że trudno im to wyjaśnić, po prostu się pojawiła. Ich ojciec ukulele świętował na plaży w pewnym momencie ze swoją narzeczoną to, że zaraz będzie jego żoną. Dzieci były w szoku, kompletnie zaskoczone. Widać było, że ta para ewidentnie jest razem, ale to wciąż nie był dowód na to, że to ojciec pozbawił życia ich matkę. Ale i tym razem ich odpowiedzi są trochę wykrętne i chyba niepotrzebnie skomplikowane. Gdy dziennikarz pyta rodzeństwo, czy jego zdaniem ojciec miał romans, okazuje się, że jest to trudne pytanie, bo to zależy od definicji romansu. Córka wyjaśniła: emocjonalnie powiedziałabym, że tak ale fizycznie był wierny bo nie miał z Lori kontaktów intymnych gdy mama jeszcze żyła nie mam pojęcia skąd dzieci miałyby wiedzieć że nie miał no ale dzieciom czada jakoś to się składa w logiczną całość okej okay, mają prawo do swojego zdania jak najbardziej nawet jeśli mnie się to w ogóle nie klei no ale dziennikarzowi też się nie kleiło i zapytał czy przyszło dzieciom do głowy że ich ojciec jest winny i zrobił to między innymi po to aby oczyścić sobie drogę do ślubu z Lori Zgodnie stwierdziły, że nie. Dziennikarz sugerował, że zdrowy rozsądek podpowiadałby jednak inną odpowiedź na co dzieci, że może ludzie tak by powiedzieli, bo to, co zrobił ojciec, nie było akceptowalne społecznie. Ale nie znaczy, że było złe. No, może nie znaczy, że było złe, ale świadczy o motywie, czego dzieci zdają się nie zauważać. Pamiętają, kiedy dowiedziały się o tym, że JJ zniknął. Poszukiwała go babcia już wraz z policją, bo nie mogła się z nim skontaktować, wtedy już od kilku tygodni czy miesięcy. Właśnie wtedy czat powiedział, jak odkryła policja, przyjaciółce żony, by ta nie odbierała żadnych telefonów od policji, a Lori prosi ją, by skłamała i powiedziała policji, że JJ przebywa z nią w Arizonie. Jest jasne, że gdyby był niewinny i nic nie wiedział o sprawie, to tego typu propozycja złożona obcej kobiecie byłaby niedorzeczna, w ogóle nie miałaby się skąd wziąć. Ale i to dzieci czada nie przekonuje. Co niesamowite, tak naprawdę usłyszały o tym, że ich macocha ma własne dzieci, kiedy detektyw odwiedzał ich w pracy i w domu i pytał o nie. Potem Jonathan namawiał ojca, by ten po prostu pokazał te zaginione dzieci światu i będzie po problemie, wszystko się wyjaśni. Przecież policja dopytuje, robi się coraz bardziej gorąco, powstają plotki, wszystko to jest bardzo niebezpieczne, ale ojciec odrzekł, że nie można tego zrobić dla ich bezpieczeństwa, znaczy dla bezpieczeństwa tych zaginionych dzieci. No i syn to kupił. Jakim cudem? Córka, Lija, odpowiada krótko: Wszystko sprowadzało się do zaufania do naszego ojca. Ufaliśmy mu, a on ufał Lori. Policja jednak z czasem zebrała ogrom dowodów, zeznań, podążała za śladami. I 9 czerwca 2020 roku, jak już wiecie, czad był podejrzany tak bardzo, że organy ścigania przekopały jego podwórko i się nie pomyliły. Dzieci jego żony znajdowały się na terenie wykorzystywanym przez tę rodzinę, rodzinę czada, jako cmentarz dla zwierząt. J.J. był w czerwonej piżamie, tej, w której widziała go przyjaciółka Lori i jej chłopak, w dniu, w którym Alex przyniósł go do domu rzekomo śpiącego i położył w sypialni Lori. Co działo się potem? Kto brał w tym udział? Wnioski nasuwają się same. Może trzeba jeszcze dodać, że jeśli chodzi o nastolatkę, to ktoś próbował usunąć jej ciało ogniem, to się nie udało, trzeba więc było wprowadzić plan B z zakopaniem. Odkrycia na podwórku czada były dużo gorsze niż się wydaje. Nie ograniczyło się tylko do tego, o czym wam już mówiłam. Ogień to jedno, ale fakt, że taśma klejąca od stóp do głów owijała J.J.-a, to drugie, co porusza do głębi. Emma wspomina. Stałam przy drzwiach, przy wozie policyjnym, a tata siedział w środku, zakuty w kajdanki. Pierwszą rzeczą, o którą mnie zapytał, było: Czy wiesz, dlaczego mnie aresztowali? Pomyślałam, no jak to, to ty nie wiesz? Płakałam, powiedziałam, tato, znaleźli ciała. Jego twarz zbladła, a oczy się rozszerzyły. Był w szoku. Oczywiście dzieci zinterpretowały to w ten sposób, że ojciec nie wiedział o tym, co się dzieje na jego podwórku. Natomiast możliwa jest też inna interpretacja. Był w szoku, że komuś udało się połączyć fakty, dowiedzieć się, gdzie są dzieci Lori, dotrzeć do jego podwórka. Myślał, że razem wykiwają świat, wielki guru i jego żona, ale się nie udało. Córka uważa, że jest jeden koronny dowód, który uniewinnia jej ojca. Szczątki znaleziono bardzo płytko, natomiast ich ojciec z zawodu jest grabarzem. Zrobiłby to lepiej. No, oczywiście, śledczy wiedzieli, że nie jest to takie proste. Kiedy działa się w stresie, pod presją czasu, być może obawiając się wzroku świadków, to nie wygląda tak jak w normalny dzień pracy. No, i jeśli sobie myślicie, że może jednak dzieci mają rację, i mógł po prostu nie zauważyć tego, co się dzieje na jego podwórku, bo posesja jest jednak duża, no to i tu muszę was rozczarować. Jest pewien przełomowy SMS, który czad wysłał wtedy ówczesnej żonie, tami: Zauważyłem dużego szopa pracza przy ogrodzeniu. Jeden strzał załatwił sprawę. Jest teraz na naszym cmentarzu dla zwierząt. To oczywiste, że przygotowywał wymówkę, bo żona z pewnością chciałaby wiedzieć, co robił na tamtym terenie, dlaczego go przekopywał, przy jakiej robocie tak się ubrudził ziemią. SMS wyszedł z jego telefonu czternaście minut po tym, jak GPS Alexa Coxa umieścił go na terenie posesji czada. Byli w tym samym miejscu, w tym samym czasie. W tej sprawie dowody prowadziły śledczych jak po sznurku. Ten szop pracz, którego trzeba było pochować, niemal dokładnie w momencie i w miejscu, w którym rzekomo ktoś inny, według dzieci czada, zakopywał ciało na ich posesji. Wyglądałoby to tak, że ktoś, powiedzmy Alex, kopał jeden dół, a pewnie gdzieś mniej więcej kilka metrów od niego, Czad, tymczasem zakopywał tego szopa. I wzajemnie o sobie nie wiedzieli, nie widzieli się, nie współpracowali. No było to absurdalne. To musiałaby być naprawdę bardzo dziwna i głęboko czarna noc, podczas której nie dałoby się zobaczyć kompletnie nic parę metrów do przodu. Zobaczyć to jedno, ale też usłyszeć, no przecież nie jest to środek ruchliwej ulicy i odgłosy kopania, sapania byłoby słychać, no sam fakt, że ktoś podjechał czy kręci się po posesji. Gospodarz musiałby to usłyszeć, będąc praktycznie w tym samym miejscu. Ale do dzieci jak najbardziej taka wersja zdarzeń przemawia. Ta z tym, że ojciec nie miał pojęcia, co kto robi na jego podwórku. No, musieli się jakoś przypadkowo minąć z tymi łopatami na tym obszarze. Ja nie będę wam już może dłużej tutaj opowiadać, co mówią dzieci. Te wywiady można znaleźć na CBS News. Natomiast ja nie wiem, czy one jeszcze coś więcej wnoszą. Ciężko się tego słucha. Naprawdę rodzi to wewnętrzny sprzeciw, przynajmniej mój. Ja wiem, że trzeba przytoczyć argumenty obydwu stron, dlatego to robię, ale jednak myślę, że powinny być one racjonalne, sensowne, oparte na jakichkolwiek dowodach. Pojawiają się tam na przykład wyjaśnienia typu mój ojciec by tego nie zrobił, bo wierzy, że zaatakowanie kogoś nie jest tym, czego Bóg chce. No to faktycznie teraz można go już wypuścić. Wspomnę może jeszcze, że dzieci przyznają, że cały ten ruch wokół zombie, ciemnych duchów czy związany z apokalipsą wydaje się być trochę niedojrzały, ale rzekomo dzieci pierwszy raz usłyszały o tym dopiero w wiadomościach. Tłumaczą, gdyby prowadził jakiś kult, bylibyśmy pierwszymi członkami, zacząłby od nas. Tymczasem dowody na to, że Chad był głową kultu są niezaprzeczalne. Jego głos słychać w podcastach, wydawał książki, organizował spotkania. Dzieci jednak uważają, że ojciec został wrobiony. Za tym wszystkim stała wyłącznie Lori, no może Alex, którym jednak ona manipulowała, i to oni wykombinowali to tak, że za plecami ich ojca zrobili, co im pasowało i jeszcze wykorzystali jego teren. On jednak nie miał w tym żadnego udziału. Oczywiście nie znaczy to, że Lori i Alex rzeczywiście nie mogli tego zrobić, nie mogli zaatakować dzieci. Oczywiście to oni mogą być winni. Nie ma jednak wątpliwości, że czat co najmniej uczestniczył w spisku, skoro kazał przyjaciółce Lori kłamać na temat tego, co się dzieje z JJ'em. No i ten sms o szopie. Rzeczywiście, jak konkluduje CBS News, pozostaje wiele ważnych pytań dotyczących tej sprawy. To najważniejsze brzmi, kto był mózgiem tego, co się stało. czad, przywódca kultu, który pociągał za sznurki, czy też Lori, czarna wdowa, która użyła swojego uroku by skłonić innych do wykonywania jej poleceń. Co prawda, plan był taki, jak wam wspominałam, że Lori i Chad mieli być sądzeni razem na samym początku przyszłego roku, w styczniu, ale nie wiadomo jak to będzie. Właśnie znalazłam informację, że Lori pochorowała się psychicznie już bardzo i właściwie nie jest w stanie stanąć przed sądem, tak się wydaje póki co, nie ma z nią już żadnego logicznego kontaktu, obecnie przechodzi terapię, ona trwa i trudno orzec czy przyniesie szybkie rezultaty przekonamy się już w przyszłym roku ale ten wątek choroby psychicznej też mnie trochę zbija z pantałyku bo jeśli ktoś ma omamy halucynacje to naprawdę wierzy w to co roi mu się w biednym schorowanym umyśle nie ma na to wpływu uważa że tak jest już taka jest według niego rzeczywistość na tym właśnie polega sedno problemu z chorobami psychicznymi. Pacjent nie jest w stanie odróżnić tego, co nie jest prawdą, wytworów jego wyobraźni od rzeczywistości. I to jest właśnie bardzo groźne dla niego i dla otoczenia. Ale kiedy przyjechała policja zapytać o to, co stało się Charlesowi, mężowi Lori, to wcale nie wyjaśniła ona, że tkwił w nim demon, który wykurzył z jego ciała prawdziwą duszę. Nagle jej umysł był jasny. Tak jej, jak i brata momentalnie przekalkulowali trzeźwo, że trzeba opowiedzieć o bijatyce i samoobronie, bo to ich uratuje przed więzieniem. I nagle mieli umysły jak brzytwa i prowadzili zeznania tak zbornie, konsekwentnie i zgodnie z planem, że na początku wykiwali wymiar sprawiedliwości. JJ według matki był zombie, wlazł na szafkę i potem nie wiem, siedział tam, zniknął no cokolwiek. Ale tego już władzą oszczędziła, próbując wraz z czadem przytomnie kłamać, że syn jest z przyjaciółką. Zadziwiająco sprytne jak na osobę ciężko chorą psychicznie z halucynacjami. Myślę, że to co najwyżej musi być jakaś mieszanina zaburzeń czy postępującej choroby, ale jednak z wyrachowaniem, egocentryzmem i po prostu realizacją swojego planu, usuwania wszelkich przeszkód na drodze do szczęścia. Muszę wam przyznać, że ta historia mnie kompletnie wypaliła, zmęczyła, udało mi się ją opowiedzieć do końca, ale kilka razy musiałam przerywać, żeby dojść do siebie, wiadomo, emocje. Najbardziej w tym wszystkim żal świetnej nastolatki, która bardzo kochała swojego brata, pomagała mu, opiekowała się nim, no i oczywiście jego samego, bezbronnego, który wtedy musiał już funkcjonować bez niej, był sam, kiedy stanęła przeciwko niemu jego własna matka. No i szczerze mówiąc, Aleksa też trochę żal. Ja wiem, że pewnie wiedział, co robi, i jakaś premedytacja w tych jego czynach mogła być, ale i on był ofiarą manipulacji Lori, a ona z kolei uległa tym historiom opowiadanym przez Czada. Zresztą, możliwe, że oni obydwoje byli siebie warci. Dobrali się jak w korcumaku. Co prawda widać, że w tej relacji przewodził jednak Czad. Ale Lori w innych układach też potrafiła urządzić to wszystko tak, by było jak sobie wymyśliła, żeby uzyskać to, co chce. A tymczasem już, moi kochani, dziękuję wam bardzo, że byliście ze mną. Jeżeli ta historia wydała wam się interesująca, a myślę, że tak czy owak mogła taka być, pomimo że być może podzielacie mój nastrój, to zostawcie łapkę w górę. A ja już ściskam was mocno. Zapraszam na szeptanki true mysteries. Gdzie bardzo dużo nowych, niesamowitych opowieści z dreszczykiem, opowieści słuchaczy o tym, co zdumiało ich we własnym życiu. Jakie historie sprawiły, że zaczęli myśleć o nieznanym. Może pamiętacie tę serię? Ona kiedyś hulała na tym kanale, przeniosła się, no bo wiadomo, tutaj bardziej opieramy się na konkretach, dowodach. Tam to bardziej opowieści przy ognisku, ale bardzo polecam. Jeżeli podoba Wam się to, co robię, zachęcam do wsparcia kanałów na Patronite. Lub do kliknięcia w serduszko pod filmem z napisem: Podziękuj. A ja już powiem po prostu: Do usłyszenia.